19 czerwca, piątek z Ewangelii Świętego Mateusza. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Jezus dzisiaj zamyka usta uczonym w piśmie, faryseuszom, saduceuszom, pokazując im, co jest tak naprawdę fundamentem relacji, co jest tak naprawdę fundamentem drogi z serca do Pana Boga. Jest to przykazanie. Przykazanie miłości do właśnie Stwórcy. Będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą. I trzeba nam sobie zadać takie pytanie, czy ja rzeczywiście tego Pana Boga kocham całym swoim sercem, całą swoją duszą, ze wszystkich sił swoich. Czy ja to ofiaruję, czy tylko daję Panu Bogu to, co mi zbywa, taki jakiś mały procencik tego mojego życia. I drugie przykazanie to przykazanie miłości do bliźniego. Będę miłował bliźniego swego jak siebie samego. No właśnie, czy moja miłość jest taka sama do drugiego człowieka, jak do siebie samego? Zobaczmy, my nieraz popadamy w taki narcyzm, w taką miłość samego siebie, takie samouwielbienie. Bardzo często. I każdy z nas, i ja, i chyba wy, wszyscy to mamy. Ale często gdzieś w swoim sercu nosimy pełne serce nienawiści do drugiego człowieka. Może nieraz już nie ma nienawiści, ale nie jesteśmy z tym drugim człowiekiem pogodzeni. Jest nam całkowicie obojętny. Przechodzimy obok niego, tak jakby go w ogóle byśmy go nie dostrzegali, nie widzieli. Nie na tym ma polegać życie chrześcijanina, człowieka wierzącego, człowieka, który naśladuje Chrystusa. Chrystus nikogo nie wyróżniał, Chrystus nikogo nie opuszczał, On nikogo w żaden sposób nie krytykował, nie ranił słowami, nie mówił, ty jesteś taki. Nie, On kochał każdego. Dlaczego? Bo kochał całym sercem Pana Boga. Jeśli pokochasz całym sercem Pana Boga, jeśli oddasz swoje życie Panu Bogu, łatwiej ci będzie kochać drugiego człowieka. Pamiętaj, że Bóg stworzył każdego człowieka na swój obraz i podobieństwo. I mamy szukać tego obrazu w każdym człowieku. Bez różnicy na to, kim jest, jakie ma stanowisko, jaki status społeczny, jakie wykształcenie. W nim jest to ziarno Pana Boga, to ziarno stworzenia. I to ziarno stworzenia mamy odnajdywać. Obyśmy umieli żyć miłością, obyśmy stawiali literę prawa poniżej miłości. Miłość ma być pierwsza. Miłość ma być tym startem, tym początkiem w to wszystko, w co wchodzimy. Na miłości mamy budować wszystko. Nasze ludzkie relacje, ale także relacje z Panem Bogiem. Z serca Wam wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.